W tym tygodniu nagrywamy kurs online u nas w studiu nagraniowym. Przyjechał do nas specjalista z Warszawy, Tomek, i pokażę Wam, jak wygląda nagrywanie kursu na żywo. Nagrywamy wywiad. Ja jako operator kamery. Jestem wspólnikiem Rafała, jakby ktoś nie znał jeszcze. Automatyka to moja branża, a ty jakie masz supermoce? I automatyka.pl. Oh yeah. My nagrywamy takie sterowniki PLC z Tomaszem Gilewskim. Będziesz we vlogu Rafała Kopińskiego. Autentycznie. Ola. Skończyliśmy nagrywać wywiad, który będzie częścią filmiku promocyjnego do kursu, który nagraliśmy z Tomkiem. Mega wyszło, prawie godzina czasu, ale finito już w końcu. Lampy są po to, żeby oświetlić tutaj prowadzącego kursanta, mikrofony. Tam też jest aparat z tej strony aparat. No i sprzęt. Tutaj nagrywamy zawsze z dwóch mikrofonów, z mikrofonu kierunkowego i z mikrofonu krawatowego, gdzie ma zawsze podczepiony ten mikrofon krawatowy do koszuli. Nagrywamy z dwóch mikrofonów, ponieważ jak z jednego będzie słaby dźwięk, to zawsze możemy wykorzystać dźwięk z drugiego. Pokażę Wam dzisiaj, jakie mamy koszty firmy i automatyki, a więc wygląda to tak. Koszty firmy i automatyki, nie mówię tu o kosztach pracowników, tylko o kosztach stałych za usługi miesięczne, które płacimy jako subskrypcja. I mamy jako subskrypcja lub jako rata miesięczna, to mamy ratę kredytową, czynsz, podatki od nieruchomości. Gdy mamy mieszkanie, to też płacimy dla miasta podatek od nieruchomości, Play, DHL, paliwo, internet, księgowa, koszedul, jest to oprogramowanie do planowania postów w social mediach, dwa samochody, raty, smart host, jest to serwer, w którym płacimy około prawie 500 zł miesięcznie, Epidemic Sound, muzyka, którą wykorzystujemy na YouTubie, też płacimy miesięcznie subskrypcję, żebyśmy mogli korzystać komercyjnie z tej muzyki, Monday, oprogramowanie do zadań w naszej firmie, GetResponse, to baza mailowa, zbieramy i przez GetResponse wysyłamy newslettery. Firma, tutaj zapłaciliśmy jednorazowo z 2 lata temu na 2-3 lata, więc nie jest to uwzględnione w tym koszcie. Mindmap, mapa myśli, Notion, oprogramowanie do trzymania procedur w firmie. Adobe pakiet, żebyśmy mogli montować w Premierze filmy i Photoshop, oczywiście też tam jestem, z Lightroom, Photoshop do zdjęć, obróbka Lightroom, również obróbka zdjęć i grafiki. G Suite, pakiet G Suite, ponieważ przenosimy się i będziemy korzystać z poczty na G Suite, z firmowej poczty, chmury różnego rodzaju jak Amazon, mamy też chmurę, gdzie nam backupuje zdjęcia z jednej platformy, StreamYard do streamowania na żywo, WooFirma, oprogramowanie do wystawiania faktur, drukarka, woda, kawa. Około jest 10 tysięcy miesięcznie kosztów stałych, oczywiście dochodzą koszta niestałe, jak sprzęt, aparaty fotograficzne, komputery, koszty pracowników, outsourcing, zlecenia na zewnątrz, bla bla bla, jest tego sporo. Wychodzi to około 50-60 tysięcy złotych na miesiąc. Pokażę Wam, jak wygląda nasz system do zarządzania zadaniami. A więc mamy takie Monday i tu możemy robić sobie tablicę po tej stronie. Ja mam tablicę zadania Kupika, czyli moje. I tutaj te zadania mam podzielone według zadania do wykonania na dzisiaj. Czyli wpisuję sobie jakieś zadanie, na przykład zrobić coś, ogóły, zobaczyć działkę i tutaj sobie robię pending, czyli w oczekiwaniu i to mi przynosi do tablicy pending. Czyli tutaj i tutaj pojawią mi się
Te zadanie przeniesie się mi tutaj na górze do wykonania na dzisiaj, kiedy będzie aktualna data stąd wzięta. Można robić bardzo duże, zaawansowane automatyzacje. Ja na swojej tablicy mam 21 zrobionych automatyzacji. Mamy tych tablic bardzo dużo, bardzo sporo, będzie trzeba troszkę je zoptymalizować. Na przykład mamy tablicę redakcja, gdzie dostajemy zlecenia od firm. Mamy firmy Instom, Finder, Relpol, filmy zbiorowe i oczywiście tutaj u nas redaktor Piotrek tutaj zajmuje się tym, patrzy, kiedy wykona zdanie, jakie to jest zlecenie, statusy, czas na pracę, kiedy ma być publikacja, z jakie checklisty promować i link do WordPressa. I to jest przerzucane w różnych tablicach. Ale fajna opcja jest delegowanie zadań. Ja u siebie na przykład wpisuję, jest do zrobienia to i to. Wystarczy, że zaznaczam tylko datę, na przykład datę 6 kwiecień i tu wpisuję, komu wydelegować, Patrykowi i automatycznie te zadanie znika z mojej tablicy. Pyk, nie ma zadania i te zadanie pojawia się w inboxie u Patryka do zrobienia. O tutaj od razu z tagiem od Rafała, z tagiem z taką informacją, że to jest od Rafała i ja sobie mogę sprawdzić te zadania, które wydelegowałem, czy zostały wykonane. Tutaj o, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zadań, które termin już miał osiągnięty, ale tu mamy jeszcze zadanie o raporty zespołowe, co jeszcze zrobić. I tutaj jest na boardzie u Justyny, co powinna ona jeszcze, co ona powinna zrobić, jakie zadanie. I to ma być przypomnienie 5 kwietnia. Dostanę, będę mógł sprawdzić sobie, czy zadanie wykonała, wchodząc na tą tablicę. Monday jest kosmiczne. Monday ma bardzo dużo integracji z Gmailem, z aplikacjami zewnętrznymi. Jest to naprawdę kolos. Sobie dopasowujesz do siebie, pod siebie zadania, pod swoje usługi, pod swoją branżę. Fajnie też wygląda w Monday to, że mogę zapraszać innych, czyli tworzę tablicę i zapraszam z firmy zewnętrzne. Na przykład tak to pracujemy z firmą Akamadr, że oni również są zaproszeni jako goście, nie musimy za nich płacić, do tablicy IT. I tam dajemy im zlecenia, co chcielibyśmy, żeby było poprawione na naszym portalu, na naszej stronie. I oni również już zostali przeszkoleni i robią to według całej koncepcji, całej procedury. Mega narzędzie, polecam, chociaż jest płatne i to wychodzi nam dość drogo, ale warto.